Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie, dzisiaj znajdujemy się na stronie, na której no nie było mnie bardzo długo, a mianowicie Case Drop. Jest to oczywiście strona ze skrzyneczkami naszymi kochanymi i generalnie no tu widzę kategoria chyba specjalnie pode mnie przyszykowana, czyli Lauzon, więc może to z niej sobie otwórzmy jakąś skrzynkę, dajmy na to Knife 15%. No jak mnie znacie, no to wiecie zapewne, że takie skrzynki, no to są skrzynki jedno oczywiście z moich ulubionych. Animacja wygląda całkiem spoko, całkiem sympatycznie, no ale niestety tutaj drop ciut gorzej, żadnego niestety noża nie udało nam się zdobyć. No to spróbujmy jeszcze raz, 400 zł, wydajemy na kolejne 4 otwarcia tej skrzynki 15%, no i kolejne otwarcie niestety nie udaje nam się nic zdobyć. Zobaczmy jak będzie teraz, no 15%, no to w czterech skrzynkach już trochę jednak na tą kosę jest. Mamy pierwszy nóż, jakim jest Good Night Brightwater. 558 zł. Niech będzie. Spróbujmy jeszcze raz z tą skrzynią. Jest bajonecik też do trafienia, więc fajnie było sympatycznie zdobyć go. No myślałem, że zostanie na tamtym flipie, tak szczerze. No ale widocznie tutaj Case Drop chciał inaczej. Zobaczmy dalej. Zobaczymy, czy teraz będzie chciał, żebym zdobył choć jeden nóż. No jest, Boreal Forest Huntsman. Taki Huntsman 500 zł, więc oczywiście sprzedajemy. No nie będzie jeszcze raz, no kurczę, no, czuję niedosyt. Czuję niedosyt, że tak mało tych noży. No patrz teraz, 3 noże, jedno otwarcie. No i to jest otwarcie, po jakie ja tutaj przyszedłem, stary. 1400 zł. Dziękuję bardzo serdecznie. Fajnie tutaj się dla nas to ułożyło. Czy w ogóle tutaj mi się budżet odświeżył, bo coś mi się wydaje, że tutaj chyba się nie odświeżył dla nas. No właśnie, 1900 mamy teraz. Zjedźmy sobie w dół. Ogólnie jak na Case Drop chcecie sobie skrzynką zakręcić, tak? No to możecie sobie otwierać tutaj skrzynki też za golda, możecie za darmo sobie skrzynki otworzyć z social mediami, Facebook, Instagram, Discord. No ale jak chcesz ode mnie skrzyneczkę sobie otworzyć za darmo, no to wystarczy, że użyjesz kodu, jak jesteś tą pełnoletnią. Logujesz się z linku z opisu, będziesz klikasz użyj kod promocyjny, no i wpisujesz oczywiście tutaj kodzik CROXY przez 2X. Otrzymujesz wtedy oczywiście skrzynkę bonusową i jakiś tam bonus do wpłaty. A jak kasę chcesz wpłacić, no to klikasz tutaj w prawym górnym rogu doładuj. No i możesz wszelkimi metodami płatności sobie doładować Paysafe Card, PayPal, CryptoBlik i wiele oczywiście więcej metod płatności. Oczywiście kodu musisz użyć, jak chcesz wziąć w moim kalendarzu, oczywiście ze skinami dla was, tak? I bardzo ładne te skrzynki tej broni. No, może tutaj otworzyłbym tutaj taką skrzynkę z kobrą Glock 18. Fajnie wygląda, to z 4 sobie otwórzmy. Kodu Krok chciał użyć, jak chcesz wziąć w kalendarzu, oczywiście do tego sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście z cyferką z kalendarza, jaką chcesz, Glock, patrz! No ładnie! Z cyferką oczywiście z kalendarza, jaką chcesz, no i oczywiście... Oczywiście, co, czekajcie, czy to się sprzedało? Sprzedaj, halo? Aha, no to nie wiem, czy to się sprzedało w końcu, czy nie, czekaj, musimy wejść do ekwipunku. Aha, bo ja kliknąłem wypłać. Jestem debilem. Ej, trochę to nieintuicyjne jest. Można by było to zmienić, bo to ja się przyzwyczaiłem się zawsze, klikam sobie zielone, nie? Więc fajnie by było, jakby się to zmienili. Zjeżdżamy troszkę w dół. Limited Edition też tu jest. 10% gloves, ok. Też myślę, że całkiem sympatyczna skrzynka może być. Zobaczmy. O, no, oczywiście, dołącz na Discorda też, tak? Jak chcesz wziąć udział, bo to też będę sprawdzał. No i mamy rękawice. Jedno otwarcie czterech naraz na wystarczyło, żeby tu trafić. Widzę już na telefonie, że przychodzą mi oferty z tymi skinami, a ja ich nie chciałem wypłacać. No ale dobra. Najwyżej się odrzuci. Poczekamy i odrzucimy oferty, ale dla was też powypłacam dziś jakieś skiny. Więc się, stary, o to nie martw, tak? Nie martw się o to. Aha. Rękawice też wysłałem przez przypadek. Never mind. Dzisiaj, stary... Aj, szkoda gadać, panie prowadzący. Mam prowadzący chyba pijany. No, no sorry, ale stary, 7:30. Jest 7:30. Ja wstałem, nagrywam film dla widza. Wiesz, o co chodzi. Wiesz, o co chodzi, stary. A Pandora's Boxy w ogóle to są. Czy w ogóle trafić z takie skrzynki Pandora's Boxy? Przecież to by było... No, wow.
To by było po prostu wow. Jeszcze jedno otwarcie. 244 zł. 10%, no 4, to 40% powinniśmy mieć. Tak naprawdę. Jest kolejna para rękawic. Może ja tego nie będę sprzedawał póki co, po prostu, żeby znowu przez przypadek nie wypłacić, tak? Zobaczmy dalej. Znowu jest jedna para. No, okej. Okay. Niech będzie. Mamy łącznie 1000 WQ. Otwieramy jeszcze raz. 5 na raz, znaczy 4 na raz, przepraszam. Nie wiem, czemu w sumie 5 na raz nie otwieram. Ale może te 5 na raz faktycznie będzie tutaj, że tak powiem, skuteczniejsze. No w teorii już wtedy 50%. No takie właśnie Pandora's Boxy poproszę. Mamy Case Hardenedy na szybkim. Mamy znowu Case Hardenedy na szybkim. I mamy dwie pary na szybkim. No! No! Tysiaczek tutaj dla wuja. Aha, to jeszcze nie wszystko, co my tu mamy, no. Aha, bo jeszcze tu się chyba niektóre wypłacają, tak? Czy jak to jest? Nie, czy ona się sprzedała, czy nie? No właśnie, bo wypłacały się te skiny, a to chce sprzedać, tak? Zaznaczamy 1100, sprzedajemy. O to chodzi, niech tylko tamto się jeszcze zanuduje. Dwa koła WQ. Zjeżdżamy niżej, zobaczmy co tu jeszcze jest. Baby, ona jakaś skrzynka jest, ale gdzieś generalnie była kategoria taka, kurczę... Idealna dla mnie. O, Luck with Knife. To jest właśnie to, stary. No to jest kategoria chyba specjalnie pode mnie przyszykowana. Czyli, no za 30%, 25%, 20%, 15%. No uwielbiam, po prostu uwielbiam takie skrzynki. Spróbujmy 5% ówek. Póki co, widzę, kolejna oferta przyszła. No niech se przychodzą. Póki co, zobaczmy. Czy 5% to dużo na kosę? O, no jak widzisz, jednak chyba całkiem sporo. Ja lubię takie skrzynki, no każdy ma swoje jakieś, że tak powiem, gusta, guściki, tak? Jednemu będą się podobać takie skrzynki, innym nie. Dla mnie osobiście procentówki to chyba jedne z najlepszych rodzajów skrzynek, jakie mogą być! Patrz to! No i o to chodzi, stary, no. No ja to lubię, ja to lubię. Trochę tych skinów nam się już chyba nazbierało tutaj w... ekwipunku, no mamy 50 przedmiotów, 30 już tylko, ok. Sprzedajemy raz, sprzedajemy dwa. Kurczę, trochę się to buguje tutaj. Ja też tak powiem, mogę być finderem bugów, panie case drop, więc proszę tutaj, proszę to naprawiać, tak? Jak ja tutaj pokazuję i znajduję te bugi. Ok, widzę, coś tam się sprzedało, tego nie akceptuję, bo to jest mi niepotrzebne. I co teraz? Mamy 3700, no generalnie bardzo fajnie udało nam się wyjść na plus póki co. Dzienny bonus jest też, to też możesz sobie otworzyć oczywiście, codziennie możesz za darmo skrzynkę otworzyć. Więc jak chcesz, to go ahead, tak? Możesz sobie oczywiście otworzyć. Event jest także i widzę skrzynkę jakąś za ponad 200. No, panie case drop! Panie case drop! 8 dni do końca wydarzenia, więc zobaczmy. No kurde, bajonet. To jest bajonet zwykły, czy to jest M9? Bo nie widzę szczerze nawet. Bajonet zwykły, okej. Okay. Po prostu tak teraz, kurczę, niektóre noże wyglądają, że aż ciężko się połapać. Zobaczmy 4 na raz. Otwierając te skrzynki też możemy walutę wydarzenia zdobywać. To też spoko opcja. No ale tutaj... mogło być lepiej, tak? Tym bardziej, że tysiaka wydajemy. Na 4 takie otwarcia. No to liczymy jednak na jakiś fajny nóż tutaj, nie? No niekoniecznie to jest to. Niekoniecznie to jest to. Zaznaczamy. Sprzedajemy. Odświeżamy. Okej, czy to wszystko co mieliśmy naprawdę? Zostało nam 2000 zł. Na dwa takie otwarcie, jeżeli wszystko pójdzie, że tak powiem, nie po naszej myśli i nie trafimy nic, co jest cokolwiek warte. No jest Jaguar, który coś tam kosztuje. Ale no, to jest minus, tak? Otwarcie ostatnie. To jest szynki. I liczymy na nóż. Czy będzie ten nóż? No był wyżej, tak? Był wyżej. No dobra, nie pozostaje mi nic niż to po prostu posprzedawać. No i co, no... ile tak naprawdę pieniążka nam zostało? Zostało nam chyba... no właśnie, 7 stóp nam zostało, więc zróbmy coś takiego po prostu. Zachodźmy na tą... Luck with Knife. Spróbujmy tych 5% otworzyć. Kilka razy, z dwa na przykład. No jest flip, stary. No i patrz, no i tak to się robi.
i 1000 złotych, widzisz? Widzisz? Starczy chcieć! No patrz, co się dzieje teraz! No naprawdę, ja jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, jak to ładnie nam tutaj ten comeback wychodzi. Poszukajmy... I patrz, co tu jest. Na FV2. Na FV2. No. No, że spoko. Tylko czy uda nam się... No, ten sztyleto... Wyglądał tak dorodnie, no ale no niestety. Niestety nie dla nas. 690 zł, no mamy niemalże idealnie. Więc zobaczmy. No, Tiger Tooth! Kurczę, no, bejtuje. Bejtuje mnie trochę tutaj. Ta skrzynka. Ile mamy pieniążka, proszę mi powiedzieć? Co? 1200, ej. 1200 zł, dobra, to nie ma tragedii. Ej, skeletony są warte coś. 1300. No szczerze myślałem, że trochę więcej są skeletony warte. No, ale okej, okay, niech będzie. Otwarcie jeszcze jedno. Czy w końcu uda mi się z tego zdobyć coś, z czego będę dumny? Z nawajki na pewno nie jestem dumny. 400 zł sprzedajemy. Otwieramy dalej. I zobaczmy. No Talonix byłby naprawdę Gino, ale... Ale nawaja. Wiecie co? Ja podrzucam te oferty ręcznie na telefonie, żeby to mi szybciej wróciło do ekwipunku. Okej. Okay. Ile teraz mamy? Pieniążka? 1200. 1200, no okej. Okay. Zobaczmy. Nie no, co ty gadasz? No nie... Było otwarcie, które mogłoby dużo zmienić. No taki talon 7000 stary. 7000. Trafić taki nóż. No ja nie mogę. Było naprawdę... Chyba jedno z najlepszych otwarć na case dropie, jakie zrobiłem. No ale ja dalej wierzę, że coś tu jeszcze... nam się uda wyłowić z tej skrzynki. 212. Sell. I lecimy dalej. Aha, już nie mam tyle kasy. Ile mamy pieniążka? No pewnie z 500. 400 mamy. 400. No to zobaczmy, czy ta skrzynka znowu z tymi procentami nas uratuje. Jak nie, to będzie tak zwana lipa. No niestety. Niestety nie zawsze wychodzi, tak? No jeszcze jedno mogę. A jednak nie mogę, no to tak. Okej, okay. No mamy kosę. Dobra, uznajmy, że nie będę tego ściągnął w nieskończoność. Dzisiaj taki, że tak powiem, zapoznawczy się odcinek z case dropem, bo dawno mnie naprawdę nie było i tyle nowości jest na tej stronie, że też musiałem, wiesz, tak połapać się w samym początku. Widzę też jakieś konto premium, tutaj jest, to też można je sobie kupić, to tam jakieś bonusy dostajecie, możecie sobie tutaj poczytać, jak chcecie, mieć jakiś stały bonus 3%. Macie naprawdę dużo tutaj dostęp do skrzynek premium, to też spoko opcja. No jak chcecie, to możecie się zainteresować tym. A ja po prostu teraz przejdę i wejdziemy sobie na market i coś tam sobie powyjmuję i zaraz się widzimy przy ofertach. Oferty ze skinami już tutaj powoli do nas spływają, więc sobie oczywiście wszystko po kolei akceptujemy. No i tutaj akceptujemy jeszcze kilka. Na jeszcze kilka ofert czekam, ale sobie je doakceptuję jak... podochodzą. Wszystko oczywiście będzie dla was do wygrania, więc oczywiście na streamki jakieś zapraszam i się z wami żegnam i widzimy się na kolejnych odcinkach. Siema!